Siemano, siemano, tu Faltun. Zapraszam do obejrzenia 13 odcinka na kanale z serii Knightem od zera. Na wstępie, jak zwykle, szybka prośba o zostawienie łapki w górę, o komentarz pod filmem oraz zostawienie subskrypcji na kanale. Będzie mi bardzo miło. Fajnie, że ten kanał się tak rozwija. No i już nie przedłużając, zapraszam was do tego odcinka. Siemano, siemano, kolejny dzień na Tibi. Jak widać, troszeczkę się zmieniło, 84 level, scyzoryk w plecaku, na koncie w banku trochę więcej kasy, więc jakby ktoś chciał wiedzieć, co się wydarzyło, to zapraszam do odcinka bonusowego, który wrzucę na kanał. A tak już, jeśli chodzi o klasyczne prowadzenie tej serii, oczywiście jak zwykle odbieram sobie dzienną nagrodę, kolejny dzień, 26 wskoczył. Dzisiaj jest piątek, więc rozpoczął się Rapid Respawn, więc zobaczę, może uda się jakoś to fajnie wykorzystać, jeśli chodzi o wbijanie jakichś potworków do bestiarki, wszystko. No zobaczę, jak to wyjdzie. Może będzie git. No i klasycznie, jak to w tym tygodniu, biorę się za misję u Rashida. Dzisiaj Rashid znajduje się w Darashi, więc za chwilę widzimy się już w Darashi. Ja przygotowałem sobie 3 Iron Ore, które są potrzebne właśnie na dzisiejszą misję. No i przy okazji chciałbym pozdrowić na wstępie Kent Arcus oraz Ulany Misiek. Tutaj widzowie pozdrawiają. O, tutaj kolejny widz. Xeres Knight również pozdrawiam. No i widzimy się już w Darashi przy Rashidzie. Ok, jestem już w Darashi koło Rashida. Rozmawiam z nim. Hi. Mission. Yes. No i teraz muszę udać się do Kazordon, do NPC-ka Uzgod. Właśnie dla niego będę potrzebował te Iron Ory. Będzie on mi musiał wykuć miecz, który właśnie będę musiał dostarczyć do Rashida. A więc widzimy się już w miejscu w Kazordon u Uzgoda. Ok, jestem już w Kazordon, na miejscu. I rozmawiam właśnie z Uzgodem. Hi, Crimson Sword. Port. No. No i w końcu jest. Udało się wynegocjować do 250 GP do tego Crimson Sworda. No i teraz już z mieczem wracam z powrotem na Darashię do Rashida. No i okej, wróciłem już na Darashię do Rashida. Rozmawiam z nim. Hi, mission. Yes. No i piątkowa misja wykonana. Też fajna, szybka, sprawna, bo tak naprawdę z Darashi dywanem do Kazordon szybka droga. Więc bardzo sprawnie udało się to wykonać. 85 level wbity. Hancę sobie GS-y i Mutated Baty. Wziąłem sobie task na Mutated Baty. No i jestem tutaj koło cmentarza, koło Nightmarów w Jalahar. No miejscówka nie jest może jakaś, wiadomo, za dobra tak ogólnie. Ale właśnie przez to, że jest ten Rapid Respawn, naprawdę szybko to wszystko przylatuje, sobie latam tak naprawdę tutaj w kółko i co chwilę właśnie potworki są, wszystko jest porozpione, więc nawet daje to radę. Więc sobie tutaj siedzę, tak na chillku można powiedzieć. Tak jak właśnie lubię sobie grać bez jakiegoś pośpiechu, bo też nie zależy mi na tym, żeby jak najszybciej coś wbijać, tylko właśnie żeby fajnie, przyjemnie mi się grało. No i tak sobie właśnie tutaj wybijam w koło. Co chwila jest co bić. Przed chwilą już zabiłem tam Mutated Bata, już sobie leci. I cyk, ważki pokonane. 15 punktów czarmowych wpada. No i lecę dalej z jakimiś kolejnymi potworkami. No i salamandra zaliczona tak samo do bestiarki. I lecę z kolejnymi. Kolejnymi. No i spidery complete.
Zaliczone 250. No i troll czempiony udało się wbić. I lecę na kolejne potworki wbijać do bestiarki. No i dziki wbite do bestiarki. I teraz kończę miśki. Siema. Siemano. Kolejny dzień na TB. Sobota. Mam do odebrania brońki. Brońki do skillowania i właśnie się zastanawiam, co teraz wybrać, bo ostatnio pod filmami pojawiało się komentarze, że dlaczego biorę różdżki, żebym nie brał, żebym tego nie robił. Więc dobra. 7 magic level mam, więc może jak na razie wystarczy. Pewnie już nie byłoby z tych różdżek jakoś bardzo dużego progresu, jeśli chodzi o skillowanie magic levela. No to zobaczę sobie te axa. Tylko że ja już praktycznie jestem w 100% przekonany, że to pewnie nawet 1% skilla nie wejdzie, ale sprawdzę to. 50 minut staminy, bo troszeczkę bestiarki było robione, to na tym rapid respawnie trochę to zjechałem. No ale pewnie przez te 50 minut wybiorę się na coś, na może te GS-y sobie dokończę, będzie boss do zabicia. Od razu te baty, mutated baty też wpadną. No i idę już przepalić te bronie. Mam 74,4% do kolejnego skilla i zobaczymy, ile się uda wbić za te dwie, w tych dwóch broni. Okej, toporki zużyte. No udało się tam delikatnie ponad 2% wbić z tych toporków do skillowania, więc no i tak nieźle. Myślałem, że będzie z 1% może, ale weszło 2 i coś. No więc okej. Może i się opłaca. Dobra. A więc tak, kolejny dzień, więc muszę wybrać się do Rashida, zrobić sobotnią misję. Chyba w jednym z ostatnich odcinków się tam słowa mi pomotały, bo powiedziałem, że rybkę kupuję już na sobotnią misję do Gina. Coś takiego powiedziałem, a to właśnie oczywiście chodziło o sobotnią misję do Rashida. A więc zabieram sobie rybkę i widzimy się Wedron, bo dzisiaj Wedron właśnie przebywa Rashid i tam wykonam u niego dzisiejszą misję. No i jestem już na miejscu, Wedron. Zaczynam rozmowę z Rashidem. Hi. Mission. Yes. Yes. No i oczywiście już wracam z rybką. Hi. Mission. Yes. No i dzisiejszy dzień zaliczony, dzisiejsza misja wykonana. Oddaliśmy rybkę Rashidowi. Tak naprawdę zostanie tylko jeszcze jutrzejszy dzień, żeby do niego zagadać i już będę mógł handlować sobie z Rashidem, więc fajnie, że udało się to już praktycznie sfinalizować, zrobić. Kolejny NPC, z którym będzie można no, sobie handlować. Kasa zawsze będzie pod ręką, że tak powiem. Jestem w Jalahar Depo. No i właśnie tutaj się zorientowałem, że dostałem na skrzynkę pocztową list. No i jest to list od Czarodziej Czyścioch. A w nim jest napisane z pozdrowieniami dla wszystkich widzów i oczywiście dla ciebie. No, dziękuję bardzo, również pozdrawiam. Myślę, że widzom również będzie miło, że ich pozdrawiasz. I jest napisane 25 TC na giveaway. No już sprawdzam historię. No i faktycznie w historii 25 Tibia coinów od Czarodziej Czyścioch wpadło, więc jak na razie w puli mamy 75 Tibia coinów na w przyszłości na jakieś tam aktywności właśnie, czy giveawaye, tego typu sprawy, więc oczywiście dzięki wielkie Czarodziej Czyścioch, na pewno się to przyda i również pozdrawiam. No i również pozdrawiam serdecznie. Jeszcze taka wstawka, jeśli chodzi o tutaj o te bary. Też ktoś właśnie ostatnio w komentarzach to wspominał, żeby sobie troszeczkę usprawnić przekładanie Q, więc też sobie tutaj powkładam to właśnie w te bary, żeby sobie z automatu zmieniać te
zmieniać sobie właśnie to EQ. No i oczywiście teraz tylko, pewnie większość osób i tak bardzo dobrze o tym wie, bo grają już od dłuższego czasu na tych nowszych wersjach, ale właśnie jak dla osób, które może wracają do gry, a pojawiały się takie osoby, wspominały właśnie, że po wielu latach wracają, więc jest w dzisiejszych czasach na Tibi taka opcja, że można sobie właśnie tak ustawić, że z automatu jakaś część EQ nam się sama zmienia, więc po prostu nie będę musiał przekładać. Często pewnie będzie jeszcze mi się zdarzało przerzucać te itemy, bo jestem po prostu przyzwyczajony ze starszych wersji gry, no ale na pewno to w jakiś tam sposób usprawni. To sobie tutaj tak samo broń zapiszę, tutaj broń, a i tak w ogóle właśnie zmieniłem sobie ten toporek, z którym tak latam bez imbuingu. Jest to Deepling Axe, ma 49 ataku, jest od 80 levela. Nie ma on żadnych slotów, jeśli chodzi o imbuing, ale i tak właśnie, jeśli chodzi o noszenie takiej broni, którą cały czas mam, albo po prostu zabijam jakieś tam potworki, do bestiarki słabsze, to sobie właśnie używam takiego Axe i kosztował on mnie 40k, więc tyle samo, co później można go sprzedać u NPC-ka, więc fajnie. Więc wpadł fajnie. Jeszcze tarczę sobie i właśnie będę mógł robić tak, że przerzucę sobie broń jedną, później ciach, ciach i już mam z powrotem na dwie bronie pozmieniane. Również sobie przypiszę te trinkety, bo czasami też one mi się zapominają. Zmienianie ich, a teraz może jak będę miał tutaj na tym pasku, to jakoś bardziej mi się będzie to w oczy rzucało. Nie będę zapominał zmieniać tego. Amulet tutaj sobie mogę w sumie też przypisać. Bo właśnie pomiędzy tymi amuletami sobie rotuję, tak samo ringi sobie można przypisywać, że to chyba mogę sobie jeszcze zaznaczyć. A tam musiałem edit smart mode, wtedy właśnie mogę sobie tego samego wkładać i zakładać, tutaj przekładać na przykład właśnie z Axe ringiem, odłożyć, więc no może komuś się przyda ta opcja. Wiadomo, już dość dawno zostało to wprowadzone, ale właśnie dla osób, które może lata nie grały na tych nowszych klientach, może taka wzmianka o tym się może właśnie przyda. Będę wybierał, teraz sobie jeszcze dokupię trochę mana pociągów i będę się wybierał z powrotem, tak jak to wczoraj czyniłem. Jestem w Jalahar, tutaj w depo. Tutaj sobie pobiegnę, bo niestety nie mogę jeszcze przez bramki przechodzić, bo nie mam misji porobionych, więc biegnę sobie tutaj, gdzie jest jakby brama otwarta. No i na skrzyżowaniu w lewą stronę sobie idę i tutaj normalnie przez bramkę napiszę do guarda pas i na cmentarz przejdę i tutaj właśnie na cmentarzu w tej kaplicy będę sobie hancił GS i mutated baty, a że właśnie jest rapid respawn, szybko się one respią, więc myślę, że będą wystarczającym respem jak dla mnie. Uwaga, uwaga, jednak zmiana planów. Ta miejscówka, na którą się chciałem wybrać do Jalahar, w Jalahar, była zajęta, ekspił tam już jakiś MS, więc no trzeba było wyjść, nie ma co się komuś wbijać na miejscówkę, więc postanowiłem, że sprawdzę te Krylos. Dużo właśnie osób mi pisało o tym w komentarzach, żebym sprawdził te Krylos, więc no tak na szybko sobie zerknąłem w internecie mniej więcej, jak ta mapa wygląda i skąd można płynąć, więc jestem w Venor. Krylos jest. No i postaram się dobiec na miejscówkę z Giant Spiderami oraz Brimstone bugami, na które też sobie właśnie wziąłem task, więc zobaczę, czy mi się uda tam jakoś posiedzieć przed 90 levelem, bo wiadomo, bym miał już ten 90 level Exorigran, to pewnie byłoby dużo łatwiej, no ale spróbuję na tym 85 jakoś, to może uda się po parę sztuk tego bić jednocześnie. No i wymieniłem sobie też
Potiony, bo może będzie tam bardziej wymagająca miejscówka, więc lepsze potiony już sobie wziąłem. Niewiele ich jest, no ale zobaczę, jak długo mi się uda tam posiedzieć, więc no sprawdzę tą wyspę. Za bardzo tutaj nie siedziałem, jedynie to, co sobie właśnie zobaczyłem przed chwilą na jakimś tam filmiku, gdzie to mniej więcej trzeba dobiec. Na szczęście mapkę mam całą odkrytą. Właśnie niektóre osoby też się pytałem, jak to z tą mapą. Po prostu w Google sobie gdzieś znalazłem. Jest jakaś taka stronka. Oczywiście ona nie ma, ona tam nie bierze jakiejś odpowiedzialności za w razie utraconego tam konta, czy jakieś tam tego typu rzeczy, więc jakby taką mapę ściąga się na własne ryzyko, no ale ja mam, w sumie od zawsze korzystałem z takich mapek gotowych, bo bardzo ułatwia to sprawę, właśnie szczególnie jak się gra na takich klientach, że się nie zna jakichś mapek, to bardzo to upraszcza, bo właśnie obejrzałem sobie tylko przez chwilę jakiś filmik, gdzie na jaką miejscówkę tak naprawdę dobiec i z taką odkrytą mapą już dużo, no, nawet tutaj podpisane właśnie, to jest, ta mapka jest gotowa z różnymi podpisanymi miejscówkami, więc tak naprawdę dość łatwo jest coś znaleźć. Najbardziej się obawiałem tych ogrów, ale widzę, one nie są jakieś bardzo mocne. Myślałem, że to będzie jakaś trudność większa, żeby dobiec na te miejscówki, że będzie jakieś tam ryzyko, no ale widzę, jest ok. Nic mi jeszcze nie dokopało, tutaj chyba już się właśnie będzie, tak, znajduje ta dziura. Na te potworki niestety przed 80 levelem już mi się skończyła możliwość brania na nich task. Ja bym wcześniej to ogarnął, o tym pomyślał, to bym jeszcze mógł sobie na 79 levelu wziąć tego taska i bym sobie go po prostu dokończył, więc zawsze by padły za to jakieś tam punkty plus nagroda w postaci expa, no ale trudno się mówi. Dobra, będę obczajał tą miejscówkę, myślę, że widzimy się przy jakimś awansie, więc do zaraz. No i 80 level wbity, jestem już właśnie na tej miejscówce. Ogarnąłem sobie sposób, że praktycznie w miejscu sobie stoję, a potworki się tutaj respią i do mnie podchodzą, więc no dość komfortowo, jak jest rapid respawn. Wygodnie. Może nie kręcę jakichś niesamowitych liczb, no ale też chcę jednak tak, żeby mi się dość komfortowo to biło, tak na spokojnie. Poznaję te miejscówki, więc też nie jestem tutaj taki pewny, żeby jakieś klaty brać, tym bardziej, że jeszcze Xori Gran nie mam, więc nie ma jeszcze takiej mocy. No ale i tak bardzo fajnie sobie, tak jak widać właśnie, tutaj GS sobie przyleci, tutaj te bugi też dobiegają praktycznie same, więc bardzo fajnie. Potki się już powoli kończą, więc też będę się już szykował w stronę wyjścia. Trzeba będzie powoli wychodzić stąd. No i na ten moment 59 tych bugów. Ubrałem sobie ten trinket od wysysania many, bo trochę te bugi właśnie lubią many podessać. Może coś tam zawsze uchroni troszeczkę. Wychodzę finansowo niby na plus, bo te itemki mnie zastanawiają, bo mają bardzo fajną wartość. Mam nadzieję, że to jest prawdziwa wartość marketowa. No ale fajnie będzie właśnie to dropiło. Bardzo podbudowuje to wszystko, te finanse, właśnie to takie droższe itemki. Więc myślę, że będzie tutaj ok. GS-ów tak naprawdę zostanie już końcóweczka, bo już właśnie ten 450 do taska. Więc GS już powoli będą kończone. No tak to się przyjemnie bije. Co prawda już 27 minut staminy tylko zostało, ale na pewno sobie na tej miejscówce dzisiaj tą staminę zieloną wypalę. Później będę się brał za bestiarkę z racji tego, że właśnie trwa ten rapid respawn. I tutaj chciałbym pozdrowić gracza Atti Artix. Wysłał on, właśnie pisał do mnie, że wrócił do gierki, zobaczył tam filmiki na YouTubie i wysłał właśnie 25 Tibia coinów na giveaway, aby się w przyszłości streamy pojawiły, więc bardzo dziękuję i oczywiście pozdrawiam. Już w puli mamy 100 Tibia coinów w przyszłości na jakieś
rozdanie, jakieś eventy, więc fajnie. Bardzo to cieszy, że się angażujecie, jeśli chodzi o rozwój kanału, mój rozwój, jeśli właśnie chodzi o działanie w takiej tematyce gier, w tym przypadku TV, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy i dziękuję. Jeszcze taką jedną kwestię dogram, bo właśnie również tam trochę osób chciało, żebym to pokazał, żebym to poruszył, a więc chodzi o paczki, które tam wcześniej dostałem, żebym je pokazał, co tam było. Właśnie pozdrawiam teraz Górski przez Y Potok. Fajnie, że wróciłeś pograć, fajnie, że oglądasz filmy. No i pokazuję te paczki, co tam było. A więc jakiś Umbral Axe. Crude Umbral Axe. Był w paczce Crude Umbral Hopper. Nie wiem, jak się to wymawia, jak zwykle, ale no, jak widać, kolejna broń. No i jeszcze był Tyson Helmet w jednej z paczek, a i była to paczka właśnie od Brian, bazyliszek mniejszy. On właśnie na początku podesłał te paczki. Tak samo ta również była od niego, tam z tymi CC-kami, co tutaj właśnie są. MPA również podesłał i Elite Dragon Mail. Właśnie od tego gracza te dwie paczki były. To już jakiś czas temu. Tutaj nawet z tych CC-ków tam jakiemuś widzowi początkującemu tam zarzuciłem parę CC na start. Więc dalej sobie to leży, więc pokazuję, co tutaj było. Tutaj dostałem w paczce DSM od Novaxan. Od Novanax, przepraszam, Novanax DSMik. No i te dostałem 3 Carrot on a Stick. Oczywiście dziękuję wielki za paczkę, ale tych karotów to też chyba trochę tego miałem. No i jeszcze był Royal Axe. I to od gracza Zaba Mafu, więc również dziękuję. To są już takie starsze paczki, ale niektórzy chcieli, żebym to pokazał, więc pokazuję. No i lecę dalej. Okej, jestem po drugim huncie na Akrylos, na tych bugach oraz Gion Spiderach. Siedziałem tam 27 minut, bo właśnie już skończyła się zielona stamina, więc no, stwierdziłem, że nie ma co tam siedzieć bez zielonej staminki, ale fajnie było. Udało się wydropić tych 7 Brimstone Fangsów. No cena jest tego bardzo fajna, mam nadzieję, że się zgadza. No gdzieś w okolicach tego, więc fajnie. Widać, balans ładny wyszedł z GP-ków. Troszeczkę ponad 10k udało się wydropić. Na ten moment 136 na 500 Brimstone bugów jest w tasku. GS-ów tak naprawdę już 17 do dobicia, więc pomyślę, czy na te GS-y jeszcze gdzieś się nie wybrać, żeby to dobić, żeby już podejść pierwszy raz do bossa, bo tam, jeśli się nie mylę, z bossa GS-ów też jakiś tam fajny itemek jest do oswajenia. Monta jest on dość warty, więc bardzo możliwe, że też będę próbował tego taska wykonać parę razy. A tak to jakieś takie drobniejsze rzeczy. Nie ma jakichś fenomenalnych itemków. Steel helmety, jakieś perełki. No ale właśnie te fangi dają bardzo fajną wartość. No i teraz biorę się już za działanie z jakimiś potworkami do bestiarki. Trzeba korzystać z rapid respawnu. No i udało się na ten moment 86,5 level wbić. No i 87 level wbity przy okazji wykonywania bestiarki. 963 mutated raty wbite, więc już niedługo będę kończył tę bestiarkę. Siedzę sobie tutaj właśnie na dzielnicy alchemicznej w Jalahar. Dobijam to
No i przy okazji sobie też zaczynam tutaj trochę te slimy różnego rodzaju wbijać. Na samej górze też tutaj są mutated baty, więc zawsze parę sztuk wleci do task, który mam rozpoczęty. No i tak sobie pykam. Okej, właśnie dobiłem sobie mutated baty oraz giant spidery do tasków, więc będę szedł do Grizzly Adamsa w Port Hope zareportować to. No i myślę, że zobaczymy się na bossach tych właśnie potworów. Mam nadzieję, że z bossa giant spiderów uda się wydropić ten itemek właśnie do oswajania monta, bo on jest trochę wart. No i że w ogóle uda się go pokonać, bo może on być dość mocnym bossem. A mutat baty oczywiście tak przy okazji, w formie wbicia achievementu oraz wbijania tego do bestiarki. I też już wcześniej zaliczyłem mutated raty, już wbite w bestiarce są na full, więc jest nieźle. Okej, jestem już w Port Hope u Grizzly Adamsa. Będę już reportował misję za zabicie giant spiderów oraz mutated batów, ale najpierw chciałbym jeszcze pozdrowić gracza Vaxus Reaper. Serdecznie pozdrawiam. Nieźle, że wracasz do gry po 15 latach. Jeszcze taka ciekawostka, jest on z Chicago, więc też miło, że również z zagranicy gdzieś tam ludzie oglądają, Polacy, więc serdecznie pozdrawiam. No i powodzonka w poznawaniu gry na nowo. A ja już przechodzę do oddawania tasków u Grizzly Adamsa. Task. Leciało 20k expa za giant spidery. No i jeszcze raz task. No i również 20k expa za mutated baty. A teraz zostało mi wybrać się właśnie na bossy tych potworków i myślę, że zacznę od bossa giant spiderów, więc widzimy się na Poch w Venor. Okay, jestem już na miejscu w Venor na Pochu. Tutaj właśnie jest temple. Temple na Pochu i tutaj właśnie znajduje się dziura z słynnym GS-em oraz teleport już na bossa. Ja się uzbroję lepiej przed bossem. Zejdę sobie z monta. I tak, potiony wziąłem sobie te większe od 80 levela, bo może być ciężko. Wziąłem sobie również firebomby, bo no, będą dość potrzebne tutaj, żeby po prostu nie paść. Boss GS-ów wyczarowuje właśnie sobie GS, więc nie bym miał z nimi wszystkimi walczyć, byłoby raczej ciężko, więc będę próbował jak najbardziej od siebie ich odsunąć. No i boss pokonany, udało się tak na spokojnie. Na szczęście nic więcej z żadną trutką tu nie kombinował, bo nie wiem, czy czasami on nie potrafi też takiej bardziej obszarowej trutki dać, wtedy by te moje ognie, że tak powiem, zamazał i by wtedy właśnie ta reszta GS-u mogła do mnie dobiec, no ale na szczęście tak się nie wydarzyło. No i jak widać, no drop raczej słaby, a miałem właśnie sobie zmienić, jeśli chodzi o silki, wartość marketową, ale nie udało się niestety dropnąć tego przedmiotu do oswajania, sweet smelling bait. No ale grunt, że udało się bossa pokonać, że nie padłem. Myślę, że taki dość jak na tym przedział levelowy, tak jeden z trudniejszych bossów. No i lecę już zareportować, dostanę achievement za to, więc widzimy się u Grizzly Adamsa. Ja jestem już u Grizzly Adamsa w Port Hope, rozmawiam z nim. Hi. O, ale 41 punktów mam, więc mam promocję na kolejną rangę u Grizzly Adamsa. No i fajnie. Będzie ode mnie skupował w razie czego jakieś różnego rodzaju trofea, więc fajnie, kolejna ranga weszła, jeszcze 10k expa wpadło za to.
A ja już reportuję, no i achievement za Giesy. Hooking on her Venom. Więc fajnie. No i myślę, że ponownie wezmę sobie na GS, bo i tak będą jeszcze do wbicia do bestiarki kiedyś i przy okazji Brimstone bugów będę sobie bił również GS, więc fajnie się to spasuje, więc znowu biorę. I teraz widzimy się już na bossie Mutate Batów, więc do zaraz. Hej, jestem już na miejscu w Jalahar. Tutaj właśnie się znajduje teleport do bossa. No i nie sprawił większej trudności ten boss. Zbieram drop z niego. Z niego nie wypada chyba jakiś bardzo wartościowy itemek, więc też na nic takiego się nie nastawiałem. No ale fajnie, oczywiście kolejny achievement wpadnie od Grizzly Adamsa. Wróciłem do Grizzly Adamsa w Port Hope. Hi. Ask. No i wpadł achievement za Mutate Baty. Kapu. Więc fajnie. Tego taska chyba nie będę brał ponownie, bo w sumie nie mam na razie w planach jakoś bicia mocno Mutate Batów. Może w przyszłości jeszcze wezmę, żeby jakiś tam punkt wpadł, ale w obecnej chwili na razie go nie biorę. A więc tak, Venor Depo, czyli będzie podsumowanie odcinka. Był to 13 odcinek na kanale z serii Knightem od Zera. Jeśli chodzi o bestiarkę, wygląda to następująco. Został niedźwiedzie dobite, dziki, ważki, Mutate Raty, salamandry, spidery, troll czempiony. Może nie ma tego jakoś bardzo dużo, ale oczywiście będę dalej teraz podczas tego rapid respawnu pracował nad bestiarką, więc bardzo możliwe, że w kolejnym odcinku więcej wpadnie rzeczy do bestiarki. Ale na ten moment 646 charm pointsów jest na koncie, więc całkiem ok. Jeszcze tak, szybkie ponowne podziękowanie właśnie dla osób, które tutaj się dorzuciły, jeśli chodzi o Tibia Coiny, na jakieś plany związane z przyszłością. Dzięki wielkie Atti Artix, Czarodziej Czyścioch oraz Severus Snape za te gifty. Bardzo fajnie, że się angażujecie, bardzo mi miło. Jeśli chodzi o rzeczy związane z levelem i skillami, to niecałe pół levela do 88 levela brakuje, więc już coraz bliżej tego upragnionego 90 levela i Exori Gran. Prawie 78,5 skilla, więc też już coraz bliżej 80 skilla, więc postać coraz mocniejsza, coraz przyjemniej się gra. No jeśli chodzi o progres, to będzie na tyle. No i na koniec podziękowania dla was, widzów. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za zostawianie łapek w górę pod filmami, za komentowanie. No i oczywiście za subskrybowanie kanału, coraz bliżej do 1000 subskrypcji. Zobaczymy, czy uda się to wybić. Jednak tematyka tibijska jest dość niszowym tematem, ale fajnie, że to rośnie w takim tempie. Bardzo mi miło i bardzo dziękuję za to, widzowie. No i udam się już na offline trening, coś doskilować. Później pewnie jeszcze będzie wbijana bestiarka, bo trwa właśnie event. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.